Jest wtorek, a więc czas na kolejne wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego, czyli magazynu z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przed mikrofonami witają się z Wami Agata Mieczkowska oraz Piotr Cychowski. A w dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o planach samorządu studenckiego na nowy rok 2022, święcie Trzech Króli oraz zbliżającej się wielkimi krokami z sesji egzaminacyjnej. Radiowy Ekspres Studencki. Rozpoczęliśmy nowy rok 2022, który niesie ze sobą wiele nowych wydarzeń i planów. To również czas wzmożonej aktywności samorządu studenckiego Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. O planach samorządu opowie przewodniczący Mateusz Hanusiak. W najbliższym czasie jako samorząd studencki planujemy położyć nacisk na zwiększenie aktywności fizycznej naszych studentów, w związku z czym zorganizujemy turniej w tenisa stołowego i zawody w bieganiu. Do 2 lutego, zgodnie z polską tradycją, nie zabraknie wspólnego kolędowania przy akademickiej choince. W czasie karnawału mamy w planach różne zabawy integracyjne, również w styczniu będziemy obchodzili 18 naszej kochanej koleżanki Aleksandry. Na koniec semestru zorganizujemy turniej szachowy, by w ten sposób poruszyć umysły naszych studentów. Po zdanej sesji zimowej wybieramy się na zimową wyprawę tatrzańską. W ten sposób chcemy naładować baterie na nadchodzący semestr. Na nowy rok 2022 życzenia dla studentów złożyła wykładowczyni naszej uczelni, pani dr Jolanta Hajdasz. W nowym 2022 roku chciałabym życzyć wszystkim studentom Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oczywiście wszystkiego najlepszego względem życia zawodowego i studenckiego i życia prywatnego, osobistego, ale pragnę życzyć Państwu możliwości uczenia się w sposób bezpośredni. W kontaktach po prostu człowiek z człowiekiem, wykładowca ze studentem w bezpośredni sposób, nie za pośrednictwem technologii. Przeżycie osobiste kształtuje każdego człowieka i tych kontaktów osobistych wszystkim Państwu jak najwięcej w tym roku życzę, żeby nadrobić ten stracony czas, stracony przez niestety pandemię. Dobrego 2022 roku. O tym, jak dobrze zacząć duchowo nowy rok, powiedział duszpasterz akademicki ojciec Benedykt Cisoń. Życzenia noworoczne dla studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz tych, którzy słuchają RESA, czyli Radiowego Ekspresu Studenckiego. No cóż, przynoszę w tych życzeniach złoto, kadzidło i mirrę. To znaczy, byśmy umieli złoto przynieść dla króla, którym jest Bóg, kadzidło przynieść dla Boga, którym jest Bóg w Trójcy Świętej, Ojciec, Syn i Duch Święty, w imię którego przyjęliśmy chrzest, a nade wszystko, abyśmy nie bali się mirry, czyli cierpienia, i przez cierpienie umieli służyć też Panu Bogu. 6 stycznia obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli. O istocie i przeżywaniu tego święta opowiedzieli nam nasi studenci. O Trzech Króli przeżywam razem z rodziną. Kiedyś udało mi się być na Orszaku Trzech Króli. Objawienie Pańskie zwraca uwagę na biblijny aspekt pojawienia się Boga w historii człowieka. Najczęściej oznaczam drzwi mieszkania literami K, M i B. Dodaję również rok. Dzięki tej uroczystości można skupić się na indywidualnym aspekcie przeżywania świąt. Coroczną tradycją w wielu miastach w Polsce jest organizowanie Orszaku Trzech Króli. W tym roku uczestniczyłam w Orszaku Trzech Króli w moim mieście Świdnicy. Wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć, po prostu zebrali się pod katedrą około godziny 14. Byłam tam razem z moimi rodzicami i dwiema siostrami. Byli ludzie, którzy rozdawali papierowe korony, a także śpiewniki. Było bardzo dużo ludzi, więc też pamiętaliśmy o maseczkach, żeby zadbać o bezpieczeństwo. Przeszliśmy wszyscy ulicami naszego miasta, a drogę zakończyliśmy na Świdnickim Rynku. Oczywiście w trakcie drogi wspólnie kolędowaliśmy, a po wszystkim jeszcze miało miejsce koncert kolęd i kto był głodny, mógł przejść do punktu z jedzeniem po bigos czy pierogi. Wielkimi krokami zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna. Jest to wytężony czas pracy i nauki studentów. O swoich przygotowaniach powiedziała nam studentka pierwszego roku. W przygotowaniach do sesji nie mam wielkiego doświadczenia, dlatego że będzie to moja pierwsza, więc przeglądam notatki, notuję jeszcze raz, przeredagowuję je, staram się maksymalnie zapamiętać dużo, a później powtarzać, żeby się wszystko utrwaliło. Mam nadzieję, że będzie dobrze,
Mam sporą motywację, żeby zdać za pierwszym razem. Trochę się czuję jak przed taką małą maturą, ale chyba będzie łatwiej, bo to w sumie nie 3 lata, tylko parę miesięcy. O znaczeniu sesji egzaminacyjnej opowiedział wykładowca Akademii dr Mateusz Kiereś. Zawsze z takim dużym entuzjazmem i optymizmem, bo z jednej strony za każdym razem mam nadzieję, że ta wiedza, którą przekazałem studentom, ten trud, który poniosłem, będzie miał owoce i że przynajmniej część z tych studentów dobrze zda egzamin. Ale też zawsze, kiedy ja studiowałem, miałem takich mistrzów, którzy podczas egzaminów nas douczali. Więc ja też idę z takim nastawieniem, żeby nie tylko studentów odpytać, przepytać, ale też, żeby w trakcie egzaminu zawsze coś jeszcze im uświadomić, douczyć ich, gdzieś im jeszcze coś wyjaśnić, prawda? Także to jest taki czas nie tylko odpytywania, ale też właśnie jeszcze ostatni moment, żeby coś skorygować i gdzieś jeszcze coś studentowi wyjaśnić. Na ten czas wszystkim studentom życzymy dużo siły i światłości Ducha Świętego. Czas na magazyn, który przygotowała Julia Saganiak. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Cześć! Pozostając jeszcze w temacie przygotowań sesyjnych, w dzisiejszym magazynie poznacie absolwentkę naszej uczelni, która sesję już ma za sobą, ale myślę, że chętnie podzieli się swoimi radami ze studentami. Jednak nie przedłużając, dzisiaj jest z nami Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy wojewody łódzkiego. Szczęść Boże, witaj Dagmaro. Szczęść Boże. Powiedz, jak to było u Ciebie z tymi sesjami, jak się przygotowywałaś i jak wspominasz czasy sesji egzaminacyjnej? No przede wszystkim bardzo dobrze wspomniałam w ogóle czasy studentów i naszą uczelnię. Naprawdę bardzo, bardzo owocny czas dla nas i to zarówno też tak duchowo, bo pamiętam, że zawsze też no, ceniłam ten dostęp do kaplicy, to, że mogliśmy się zawsze spotkać codziennie na wspólnym apelu. To jakoś tak dodawało też siły i energii do nauki. Oczywiście z sesją to bywało różnie i wiadomo, że też od trudności przedmiotów wiele zależało, ale no wiadomo, że z niektórych przedmiotów naukę odkłada się na późniejsze terminy, no i potem zostaje szybka powtórka przed egzaminem, co mnie najbardziej pomagało, ale myślę, że też to jest indywidualna sprawa. Ja bardzo często sobie nagrywałam swoje notatki i to mi bardzo pomagało. I puszczałam sobie wieczorem i oprócz tego, że czytałam te notatki, które sobie sporządzałam, to jeszcze sobie odsłuchiwałam swój głos i po prostu jakoś tak lepiej mi się zapamiętywało i było mi dużo łatwiej. Sesja, myślę, że niezależnie od kierunku, jest w jakimś stopniu trudna dla każdego studenta, jest po prostu wyczerpująca. Doskonale znasz nasze uczelniane środowisko, więc masz może jakieś sprawdzone rady na ten okres intensywnej nauki. Co Ciebie motywowało do pracy? Właśnie myślę, że to spotkanie w kaplicy, wyciszenie, ta możliwość, że na naszej uczelni w takich naprawdę trudnych momentach, kiedy już tej siły brakuje, można po prostu zejść do kaplicy i pobyć chwilę z Panem Bogiem. To jest naprawdę takie i wyciszające, i motywujące, i nieraz jak jest za dużo rzeczy na głowie, bo wydaje nam się, że nieraz ten ogrom egzaminów nas przytłacza, że jest tego tyle, jest tyle przedmiotów i tak różnorodnych przede wszystkim też na naszych kierunkach. Pamiętam na dziennikarstwie, na politologii ten rozstrzał tematów i egzaminów jest bardzo, bardzo duży, bo mamy bardzo dużo przedmiotów. To jednak właśnie ta chwila, kiedy no, można zejść i się skupić w tej kaplicy, myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście pomaga też sport, można iść pobiegać, można iść na siłownię, to też dużo ułatwia gdzieś tam skupienie myśli. No każdy pewnie ma swoje metody, ale mi naprawdę ta chwila w kaplicy, jakieś 10-15 minut chociażby wyciszenia dużo dawało. Obecnie jesteś rzecznikiem prasowym wojewody łódzkiego, masz duże doświadczenie zawodowe, więc jak teraz patrzysz na tamten czas nauki? Co on tobie dał? Co możesz wykorzystywać teraz w swojej codziennej pracy? No myślę, że bardzo dużo dały mi praktyki nasze uczelniane i te możliwości, które uczelnia stwarza. Przede wszystkim praca z mikrofonem, praca w radiu, w telewizji, ale my dużo akurat udzielaliśmy się w Radiu Maryja i naprawdę no, z sentymentem, ale też z taką dużą wdzięcznością wspominam tamten czas, ponieważ kiedy zaczynałam już pracę najpierw w telewizji, a potem w roli rzecznika, nie miałam takich oporów ani przed kamerą, ani przed mikrofonem, bo wiele już tych rzeczy po prostu przepracowałam na uczelni. Przede wszystkim praca w radiu daje
taką odwagę i uczy takiej reakcji szybkiej, rozmowy, interakcji z widzem, z radiosłuchaczem. To wszystko bardzo przydaje się później w pracy. Niestety czas naszej rozmowy dobiega już końca, dlatego gdybyś mogła skierować jeszcze kilka słów do naszych studentów, aby zachęcić ich do wytrwałej nauki. No przede wszystkim właśnie tej wytrwałości im życzę. Oczywiście z perspektywy czasu to życzę im systematyczności, bo tak jest najłatwiej. No zostało już, niestety jakieś rzeczy zostawiliście na sam koniec, to polecam właśnie może nagrania. Odsłuchiwanie, powtarzanie, no i wiadomo, no, omodlenie sesji. Tak, Maro, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i życzę Tobie dużo radości na każdy dzień oraz dalszego spełniania się w zawodzie. To była rozmowa z Dagmarą Zalewską, absolwentką Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz obecnym rzecznikiem prasowym Wojewody Łódzkiego. A teraz kolej na podsumowanie ubiegłego roku, które przygotował Kamil Sacharzewski. Witajcie. Dziś przypomnę Wam najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w ubiegłym roku w naszej uczelni, która obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Minister edukacji profesor Przemysław Czarnek, inaugurując tegoroczny rok akademicki, podniósł naszą szkołę do rangi Akademii Kultury Społecznej i Medialnej Akademii Nauk Stosowanych. Bardzo się z tego cieszymy. Na naszej uczelni mimo pandemii koronawirusa odbywa się wiele inicjatyw, oczywiście wszystko zgodnie z panującymi w danym momencie restrykcjami. W ubiegłym roku odbyło się wiele konferencji, przeważnie w trybie hybrydowym. Jedną z najważniejszych był dwudniowy Międzynarodowy Kongres Katolicy a Wolność Religijna, który dzięki transmisji online zebrał prelegentów i słuchaczy z całego świata. We współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą w murach uczelni w ubiegłym roku odbyło się 23. Forum Polonijne. Hasłem tegorocznego spotkania było Wyzwania pokoleniowe – Dziedzictwo Nestorów Polski. Ponadto studenci zorganizowali galę piosenki kabaretowej. Transmisję z tego wydarzenia możecie zobaczyć na kanale studenckiej telewizji Tilma. Co więcej, podczas całego roku społeczność naszej Akademii pielgrzymowała m.in. do Częstochowy i Kalisza, gdzie wspólnie zawierzaliśmy Najwyższemu naszą przyszłość i dziękowaliśmy za otrzymane łaski. Studenci, ceniąc sobie wartości patriotyczne, angażują się w wiele inicjatyw pomocy potrzebującym i patriotycznych. Uczestniczyli m.in. w Marszu Niepodległości, zorganizowali też pielgrzymkę za ojczyznę, nawiedzając groby polskich świętych i błogosławionych, m.in. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Mimo wielu przeciwności, które miały miejsce w ubiegłym roku, cała społeczność akademicka jest bardzo zmotywowana i chętna do wszelakiego działania i rozwoju. Dlatego też my jako studenci dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku pomagali nam wzrastać i kształtować naszą przyszłość. A więcej inicjatyw i wydarzeń, które odbyły się w ubiegłym roku, możecie zobaczyć na Facebooku Akademii Kultury Społecznej i Medialnej albo na stronie internetowej. Na dziś to wszystko. Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Zachęcamy także do zaglądania na stronę internetową wskasim.edu.pl, na której można znaleźć wiele informacji. I tą zachętą kończymy dzisiejsze wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego. Za uwagę dziękują Agata Mieczkowska i Piotr Cychowski. Do usłyszenia.